Złom dobry, w sobotę grudnia 17 jadę obwodnicą Pragi i trzeci filmik nagram dla Was dzisiaj. Teraz opowiem opowieść, kiedy jestem na obwodnicy, a kiedy wyjadę z obwodnicy, zaśpiewam Wam piosenkę. Taką wymyślę na żywo. Trochę wymyśliłem już, ale myślę, że jeszcze wymyślę. Opowieść moja dotyczy gołębi. Dwóch gołębi, które spotkałem niedawno. Otóż rozładowałem się w Bieleśni, która jest za Żywcem, patrząc od strony Cieszyna. I byłem zmęczony okropnie, więc w Żywcu przespałem się do rana chyba, jak to było? Przespałem się do rana i w Żywcu, tam w okolicach Kauflandu, gdzie taki komin wysoki jest, to mieszkańcy Żywca wiedzą. No i wstałem i ruszyłem do domu. I ujął mnie taki widok, opowiem Wam teraz tą historię, po prostu opowiem, bo utkwiła mi w pamięci bardzo. Jadąc drogą, ruchliwa była droga, ponieważ ludzie jechali do pracy rano, z boku zobaczyłem dwa gołębie. Jeden był chyba potrącony lekko, ponieważ piórka leżały wokół niego, a drugi biały gołąb. Ja słyszałem, że gołębie się łączą w pary, na całe życie jedną parę mają. Jakby jednego partnera, nie zdradzają się jak ludzie. I ten biały gołąb, wiecie co robił? Samochody jechały w tą i w tą stronę, to była taka droga w tej i we w tej jakby. On jakby odganiał od tego gołąbka, który był potrącony, samochody jakby. Wyobraźcie sobie taki mały gołąb. Wyobraźcie sobie, że jesteście małym gołębiem i przejeżdżają o was takie wielkie pojazdy. Wielkie, no bo to na gołębia nawet osobowe auto jest wielkie, tak? Wielkie pojazdy koło niego przejeżdżają, a wy bronicie swojego partnera przed kołami tych wielkich pojazdów, tak? I przejechałem obok tej gołębi dalej. Wybaczcie, że jest taka sceneria, ale no nie ustawiałem tego. I przejechałem przez rondo, przez most, który jest tam w okolicy nad rzeką. I coś mi mówiło, wróć tam, wróć tam. Silny głos wewnątrz taki czułem, wróć tam. Więc kiedy było za mostem kolejne rondo, na rondzie zawróciłem. No i tam do tej gołębi wróciłem. Tam była taka droga, która, wiecie, skręca jakby pas naprowadzający w lewo, do Kauflandu chyba. Więc stanąłem na tym pasie na awaryjnych, te gołębie tam były ciągle. Wysiadłem z auta i no, chciałem tego gołębia jakby potrąconego wziąć w ręce, tak, i go wyprowadzić poza jezdnię, ale wystarczyło, że one się mnie wystraszyły, tak, i wystarczyło, że klasnąłem w ręce i one oba, te dwa gołębie się wzbiły w powietrze po prostu i poleciały z tej jezdni, także ten potrącony gołąbek nie był tak mocno uszkodzony, mógł latać, tylko mi się wydaje, że był wystraszony, był w szoku, może go auto lekko potrąciło, ale postawa tego gołębia drugiego, tego białego, tego partnera jego mnie po prostu ujęła za serce, że tamten jakby siedział na jezdni, a ten biały gołąb próbował jakby odganiać te auta po prostu od tego małego gołębia, który tam siedział, ten potrącony, tak? Ten biały gołąb jakby walczył do końca, tak, w sprawie swojego partnera, bronił go przed tymi wielkimi, jak dla niego, pojazdami, tak, i to mnie bardzo ujęło, nie? Ile człowieczeństwa jest w tych ptakach, moi drodzy. Ludzie niesłusznie nazywają gołębie powietrznymi szczurami. One nie są szczurami, one nie jedzą padliny. Gołąb nie ma żółci w sobie, żeby mógł trawić padlinę, tak. To nie jest kruk, to jest gołąb. On je czysty pokarm, tak. I to jest historia prawdziwa, którą przeżyłem, nie wiem, kilka tygodni temu i pamiętam ją wciąż. Jak ten gołąb bronił swojego partnera przed przejechaniem po prostu, tak? No i zawróciłem i klasnąłem w ręce, one odchrunęły. Ucieszyłem się bardzo z tego, że być może nawet uratowałem życie jednemu z tych gołębi. Także to tyle opowieści. Moi drodzy, zaraz zjadę z obwodnicy i zaśpiewam dla Was piosenkę, także ostrzegam wszystkich przed tym, co się stanie, tak? Nie jestem dobrym człowiekiem, nigdy nie twierdziłem, że nim jestem. Nie jestem zaangażowany w ratowanie planety, niestety. Bo po pierwsze wiem, że to nie jest planeta, a po drugie znam przyszłość. I dlatego właśnie. A to jest temat na inny odcinek, za chwilę
zjadę z obwodnicy i będę śpiewał. O tak, pauza. Mam trochę tekstu w głowie i żadnej melodii, więc będę fałszował, wybaczcie. Uwaga, uwaga, zawodowy zbieracz złomu będzie śpiewał piosenkę na żywo, którą będę też na żywo wymyślał. Zobaczymy, co z tego się urodzi. A więc 3, 2, 1, start. Tego, co dobre, się trzymajcie, pieśni mojej posłuchajcie. Trochę się tym trapię, że siedzisz na kanapie z piwem w łapie. Z piwem w łapie. Możesz, kolego, przecież wyjść z domu swego i zrobić coś dla drugiego. Zrobić coś dla drugiego. Mówiłem, że będę fałszował, więc ostrzegałem. Możesz iść do schroniska, gdzie czekają biedne psiska. Każdy z nich szczeka. Ja czekam na swego człowieka. Każdy z nich czeka. Ja czekam na swego człowieka. One tam szczekają, kiepskie życie w mrozie mają. Możesz wziąć jednego, nie zrobisz tym niczego złego. One tam szczekają, kiepskie życie w zimę mają. Możesz wziąć do domu jednego, nie zrobisz tym niczego złego. Kurczaka pieczonego dla bezdomnego. O tak. Kup kurczaka pieczonego dla lokalnego bezdomnego. Co by tu zaśpiewać jeszcze? No teraz się mi nie rymuje. A więc tak, moi drodzy. Aha. Coś tam miałem w głowie, ale mi się straciło. Aha. Nie potrzebujesz wiele do tego, by wydobyć z siebie człowieka szlachetnego. O, teraz inna melodia wyszła. Nie potrzebujesz wiele do tego, by wydobyć z siebie człowieka szlachetnego. Tak więc, kolego, zrób coś dobrego dla zawodowego. Wyślij paczkę do niego. To była kryptoreklama. Nie, żartowałem, moi drodzy. Chodzi o to, że jest mróz, jest zimno i przypomniały mi się pieski, które siedzą w schroniskach, ponieważ kiedyś tam woziłem raz czy dwa karmę do schroniska dla piesków, no i przypomniało mi się o nich właśnie, bo mam jednego w domu, przedstawiciela tej rasy. I tak sobie pomyślałem, że dobrze by było wstać przed telewizora i zrobić coś dobrego dla przyjaciela futrzanego, tak? Mieć kogoś, kto cię będzie na spacery wyprowadzał i zmuszał do ruchu, zmuszał do świeżego powietrza wdychania, do dotleniania. Stąd taka pieśń mi się urodziła w głowie, ale to oczywiście wszystko, wiecie, na żywo i po prostu wyszło jak wyszło, nie? No to zaśpiewamy jeszcze raz, 9 minut filmu. Tego, co dobre, się trzymajcie, mojej pieśni wysłuchajcie. Trochę się trapię, że siedzisz na kanapie z piwem w łapie, z piwem w łapie. Mógłbyś wyjść, kolego, zrobić coś dobrego dla kogoś innego. Dla kogoś innego. Idź do schroniska, gdzie biedne psiska, mróz ich ściska. O tak, mróz ich ściska, piana spyska. Leci im ze smutku tego, że nie mają domu swego, domu swego. Więc idź, kolego, przygarnij jednego, przygarnij jednego. Zmienisz mu życie,
Zmienisz jego świat, a on ci będzie jak brat, będzie ci jak prawdziwy brat. O tak. Dobrze, moi drodzy, może kiedyś nagram płytę z kimś w duecie albo coś takiego, kto wie. Chodzi o to, żeby wydobyć z siebie człowieka szlachetnego, zrobić coś dobrego dla innego. Ja też zamierzam, także nie, że śpiewam do was, a sam nic nie robię, tylko też coś zrobię dobrego. Nie wiem jeszcze co, ale wyjdę z domu swego i zrobię coś dobrego dla innego, na pewno. To tyle, moi drodzy, wybaczcie, że takie filmy dzisiaj, trzy powstały, jakie powstały, ale to wszystko rodzi się spontanicznie. Nie jest to wyreżyserowane, czy jakoś tam, nie wiem, po prostu tak, na żywo. Wszystkiego dobrego, zawodowego, do domu jadę, jeszcze mam 368 km i dziękuję za wysłuchanie historii, za wysłuchanie piosenki. Wielkie dzięki za wysłuchanie piosenki.